Drodzy Państwo, Teatr Ciut Rapujący sięgał przez 21 lat swojej działalności po przeróżne konwencje. W większości były to komedie, ale czasami zdarzało nam się zagrać coś poważniejszego, na przykład Emigrantów Mrożka, czy Kurację, albo też ostatnio właśnie Narty Ojca Świętego Jerzego Pilcha. Jest to komedia, ale jednak z konkretnym przesłaniem. Przyjazd papieża do Granatowych Gór jest tylko pretekstem do tego, by zadać pytania o kondycję człowieka w współczesnym świecie. Myślę, że nasza interpretacja po 19 latach od premiery warszawskiej jest nieco inna, ale myślę, że równie ciekawa. Zapraszam serdecznie do zapoznania się z ofertą Teatru Ciut Rapującego i zapraszam do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Marcin Błach, od 20 ponad lat aktor Teatru Ciut Rapującego. W spektaklu Narty Ojca Świętego gram postać burmistrza Jana Nepomucena, wojewody. Jest to postać prawdziwego, można powiedzieć, mężczyzny, który ma sprecyzowane poglądy, jest silny psychicznie, silny fizycznie, niewierzący, ale splot wydarzeń, które dotkną Granatowe Góry, sprawi, że jego pewne poglądy się zmienią, ale oczywiście zbyt wiele nie mogę zdradzać, dlatego zapraszam serdecznie na spektakl do zobaczenia już niebawem w kilku lokalizacjach na terenie naszego województwa. Jeżeli chodzi o moje kontakty z TCF-em, to zaliczyłem 3 spektakularne upadki. Pierwszy raz upadłem, kiedy zobaczyłem Emigrantów. Drugi raz mi się to zdarzyło przy Zatrzymanym, a ostatni raz, kiedy Wojtek zadzwonił z pytaniem, czy nie dołączę, bo robią Pilcha. No więc jak robią Pilcha, to oczywiście, że dołączę. To jest coś, co jest i takie jak zawsze w TCF-ie i zupełnie inne. Takie jak zawsze, bo jest wypracowane, bo jest ważne, a inne, bo tutaj nie tylko mamy radosne elementy.